Czy wiecie, że połowa polskich szkół nie ma w ogóle patrona? A tylko jedna dziesiąta spośród tych wszystkich, które patrona mają, ma patronkę. Jedna dziesiąta. Są patroni, oni, a gdzie te patronki? Tak ważne, a tak nieobecne. Wiecie, nasza historia, zarówno w skali mikro, jak i makro. Ta lokalna, ta regionalna, jak i historia całego naszego kraju, pełna jest fantastycznych kobiet, naukowczyń, artystek, które są świetnym przykładem dla nas wszystkich. Dzięki swojej charyzmie, dzięki swojemu uporowi, dzięki temu, że pokazują nam od dawna, jak przekraczać bariery, jak przekraczać uwarunkowania. Pokazują, że Naprawdę można wygrać z tym wszystkim, co wydaje się niemożliwe. Jakże to jest ważne teraz, właśnie w naszych czasach? I wiecie, powiem szczerze, że to jest idealny moment, żeby te patronki uhonorować. I bardzo się cieszę, że z pomocą przychodzi Bank BNP Paribas. Na naszej stronie możecie zobaczyć mnóstwo świetnych materiałów, stworzonych chociażby przez laureatkę Nagrody imienia Ireny Centerowej, babkę od Histy. Która pokazuje, jak można prowadzić fantastyczne lekcje o fantastycznych kobietach. Na stronie także możecie znaleźć naprawdę całkiem niezły katalog różnych postaci, właśnie kobiet, które mogą zostać kandydatkami do zostania patronkami Waszych szkół. No, ktoś może słusznie powiedzieć, ale to na pewno jest bardzo trudny proces. A jeżeli ja powiem, że to się tylko tak wydaje. Że tak naprawdę cały proces nadania imienia szkole de facto przypomina metodę projektu. A projektem pracujemy bardzo często, w całej Polsce, w różnych szkołach. Proces nadania imienia składa się z trzech etapów. Pierwszy etap to jest etap wstępny, etap powiedziałbym rozpoznawczy, gdzie poszukujemy kandydatki na patronkę. Fantastycznie jest, jeżeli szukamy jej w naszych lokalnych społecznościach, jeżeli szukamy jej wśród osób. O których może jeszcze nie przeczytamy w encyklopediach, ale te osoby, te kobiety żyły, tworzyły i dawały nam wszystkim siłę. Naprawdę nasze lokalne społeczności pełne są takich właśnie kobiet. W momencie, kiedy znajdziemy kilka kandydatek na patronkę, robimy różnego rodzaju głosowania, wybory, może debaty, a może jeszcze jakieś inne akcje, które przyjdą nam do głowy. Prawda jest taka, że żyjemy w rzeczywistości, w której edukacja nie musi się odbywać tylko stacjonarnie, może przejść w tryb hybrydowy czy zdalny. Ale to nie jest problem. Różnego rodzaju akcje, chociażby jak wybory czy głosowanie, mogą bez problemu być realizowane w trybie zdalnym także. I kiedy już wybierzemy finalną patronkę, to wtedy możemy przystąpić do etapu drugiego. Jest to etap formalny, gdzie składamy wniosek do organu prowadzącego szkołę. Na szczęście mamy specjalne rozporządzenie będące de facto ramą prawną całego tego procesu. Oczywiście w zależności od typu szkoły może się ta procedura różnić, ale ona za każdym razem różni się drobiazgami. De facto jest bardzo prosta i krótka. W końcu jest trzeci etap i ten etap najmocniej przypomina to, co myślę tygryski lubią najbardziej w szkole czyli różnego rodzaju kreatywne akcje. Zobaczcie, że chodzi o to, że w tym trzecim etapie my świętujemy fakt nadania szkole imienia. Świętujemy to, co można powiązać tak naprawdę z faktem, że w końcu mamy patrona, a tutaj konkretnie patronkę. Czyli możemy to zrobić naprawdę na różne sposoby, uszyć na miarę, w zależności od potrzeb naszej społeczności szkolnej. Można robić rzeczy takie, powiedziałbym, czysto analogowe, takie, które znamy bardzo dobrze od lat. Gazetkę, a może, załóżmy, jakąś formę biuletynu. Materiały, które będą popularyzować naszą patronkę. No ale mogą to być różnego rodzaju akcje wykraczające poza szkołę. Jeżeli na przykład wasza szkoła to jest szkoła, w której bardzo dobrze działa zespół teatralny. Ten zespół teatralny może zrobić fantastyczny happening w mieście rozsławiający właśnie tą patronkę. Może wasza szkoła słynie z różnych działań no, związanych z nowymi technologiami. Ile tu mamy możliwości? TikTok, blog, myślę także, że różnego rodzaju formy kodów QR, jak najbardziej. A może pójdziecie w stronę murala, ścianki wspinaczkowej, czy jakichś cudownych form handmade. To wszystko tak naprawdę zależy od tego, jakie macie potrzeby, z czym się czujecie najlepiej. Możecie uczcić fakt nadania szkole imienia, fakt znalezienia patronki, naprawdę totalnie, totalnie jak będziecie czuć, bo to jest właśnie najpiękniejsze w edukacji, edukacji rozumianej w sposób najlepszy z możliwych. To jest ta wolność i tworzenie. I ta zasada, co nie jest zabronione, jest dozwolone. Mam nadzieję, że was uspokoiłem. Jak widzicie sami, nie taki diabeł straszny. Chociaż tutaj można powiedzieć, nie taka diablica straszna. Ale to nie musi być diablica, to może być także święta. Jak najbardziej patronką szkoły może zostać osoba, która jest świętą w kościele, a może ma związek z jakimś innym ruchem religijnym. To wszystko tak naprawdę zależy od Was. Grunt, że to jest kobieta. Powiem Wam szczerze, że mam takie poczucie, że to jest najwyższy czas żeby uhonorować kobiety i dlatego tak bardzo się cieszę że bank BNP Paribas stworzył tę tak fantastyczną akcję gdzie są nasze patronki i my biorąc w niej udział możemy tak naprawdę zrobić coś o czym mówił nieżyjący już niestety szef in Amnesty International w Polsce możemy posunąć świat kilka milimetrów do przodu Chociaż mam wrażenie, że jeżeli uhonorujemy jakąś kobietę, jeżeli to, a na pewno tak będzie, umożliwi zdobycie przez młode osoby poczucia siły i sprawstwa, i te osoby będą miały poczucie, że mają prawdziwy wzór naśladowania, to wydaje mi się, że to będzie posunięcie świata do przodu nie tylko o kilka milimetrów, ale o dobre kilkanaście centymetrów. I w ten sposób stworzymy fragment lepszej rzeczywistości.